5 września wspominamy świętego Józefa Hang Long Kanha, męczennika. Józef urodził się w 1763 roku. Jako młody człowiek poznał chrześcijaństwo dzięki misjonarzom dominikańskim. Był wyjątkowo pobożny i gorliwy. Współpracował z dominikanami jako katechista. Był liderem wśród tercjarzy dominikańskich. Ponieważ był lekarzem, często w czasie wizyt domowych chrzcił dzieci pogańskich rodziców. W wieku 75 lat został aresztowany i razem z dominikańskim ojcem Piotrem przewieziony do stolicy Wietnamu i tam uwięziony. Za to, że nie chciał podeptać krzyża, był kilka razy okrutnie biczowany. Chrześcijanie wietnamscy często byli zmuszani do profanacji krzyża lub innych przedmiotów kultu. Do swojego oprawcy mówił: "To jest Pan nieba i ziemi, nie ma powodu, bym miał go podeptać." Mandaryn zapytał: "Dlaczego ty zachowujesz taką stałość i gorliwość w wyznawaniu swojej religii, kiedy inni demaskują kapłanów, byśmy mogli ich aresztować?" Ten święty starzec odpowiedział: "Mieliśmy też Judasza, który zdradził mojego Pana, aby mogli go pojmać." Mandaryn uparcie pytał: "Krzyż to znaczy dwie skrzyżowane deski, gdzie on z nimi poszedł?" Katechista odpowiedział: "Poszedł z krzyżem na Kalwarię, aby ponieść śmierć za odkupienie świata, naszych grzechów, w tym też twoich." Następne pytanie brzmiało: "Czy przypadkiem chcesz umrzeć?" Józef wyraził gotowość. Prosił tylko, by mógł zginąć razem ze swoim przyjacielem, ojcem Piotrem. Po 3 miesiącach pobytu w więzieniu, w którym byli torturowani, zostali ścięci 5 września 1838 roku. Święty Józef czczony jest 24 listopada razem z pozostałymi męczennikami wietnamskimi, ale także w dniu dzisiejszym, 5 września. Podczas mszy świętej kanonizacyjnej 19 czerwca 1988 roku podczas homilii święty Jan Paweł II porównał dzieje Kościoła w Wietnamie do prześladowań w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wyraził wdzięczność Bogu za szczególne świadectwo, jakie mu dali męczennicy, liczni synowie i córki Wietnamu, bądź też misjonarze, przybyli z krajów, gdzie wiara w Chrystusa już wcześniej zapuściła korzenie. "Wasza tradycja przypomina nam, mówił papież, że dzieje męczeństwa w kościele wietnamskim od jego początków są bardzo bogate i złożone. Od roku 1533, to znaczy od rozpoczęcia ewangelizacji w Azji Południowo-Wschodniej, Kościół w Wietnamie przez 3 stulecia doznawał ciągłych prześladowań, przedzielanych krótkimi okresami spokoju, podobnie jak to się działo na Zachodzie w ciągu 3 pierwszych stuleci. Tysiące chrześcijan zostało umęczonych, wielu innych zmarło w górach, w lasach, w niezdrowych okolicach, dokąd ich zesłano lub wygnano. Jakże wymienić ich wszystkich? Nawet jeśli ograniczymy się tylko do męczenników dziś kanonizowanych, nie będziemy mogli zatrzymać się przy każdym z nich. Rzeczywiście jest ich 117, 8 wśród nich to biskupi, 50 księży, 59 świeckich. Wśród nich jest jedna kobieta, święta Agnieszka, matka 6 dzieci. Siejąc we łzach, męczennicy wietnamscy zainicjowali w istocie głęboki, wyzwalający dialog ze swym narodem i z jego kulturą, głosząc przede wszystkim prawdę i uniwersalność wiary w Boga. Módlmy się. Boże, źródło i początku wszelkiego ojcostwa, Ty sprawiłeś, że święci męczennicy, Józef i jego towarzysze, aż do przelania krwi, byli wierni krzyżowi Twojego Syna. Pozwól dzięki ich wstawiennictwu, abyśmy szerząc wśród braci miłość ku Tobie, mogli się nazywać Twoimi dziećmi i nimi rzeczywiście byli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.